5 milionów odsłon na Twitterze tylko ma filmik Donalda Tuska na temat imigrantów. Gdzie Tusk po pierwsze wyszydził, wyśmiał i pokazał hipokryzję PiS-u w zakresie podejścia do imigrantów, gdzie z jednej strony rozdzierają szaty, że nie mogą przyjąć 2000 relokowanych migrantów. Później się okazało, że nawet nikt im tych migrantów nie proponował. A z drugiej strony przyjmują setki tysięcy z krajów, gdzie ze względu na historię, również zagrożenie terrorystyczne, również jakby kontekst kulturowy, kontrola migracji powinna być szczególnie uważna. I Tusk pokazał to na liczbach oraz na rozporządzeniu, które przygotowało MSZ, które miało jeszcze ułatwić procedury wizowe dla migracji z tych krajów. Myślę, szczerze mówiąc, jeżeli bym miał zgadywać, że duża część tych migrantów to są po prostu ludzie, którzy zapłacili agencjom powiązanym z PiS-em, żeby się dostać do Europy. Jak PiS kradnie we wszystkich obszarach, to dlaczego miałby w tej nie kraść? Tak czy siak, Tusk rozbroił bombę, którą PiS szykował na wybory, ośmieszył Prawo i Sprawiedliwość i można powiedzieć, wyszedł nawet z kontrą w sprawie migracji. Zagotowało się w PiS-ie. Och, wszyscy się wypowiedzieli. Kaczyński, Morawiecki, Ziobro, Brudziński, Sasin, kogo tam nie było. Każdy z nich rozdzierał szaty, jak to Tusk wypowiada się w sposób sprzeczny z oczekiwaniami PiS-u. Tak, moi drodzy pisowcy, Tusk to nie jest kopacz. A wy idziecie po prostu na dno. Ostatni temat, który jakoś żarł, coś ludzi z wami wiązał, zniknął. Nie ma go. Oj, podniosły się głosy obdzwonionych synmetrystów, którzy rozdarli szaty, jakim to ksenofobem jest Tusk. Bardzo cierpkie słowa padły z ust redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, pana Chraboty, który jeszcze niedawno bawił się na wakacjach z Orlenem w Barcelonie, ale teraz moralnie wzmożony krytykuje Tuska za to, że nie idzie tak jak lewica na pasku propagandy pisowskiej w ustawiony kąt, który przygotował PiS dla niego. Biedny ten Chrabota. Ciekawy jestem, ile dostał jego dziennik reklam ze Skarbu Państwa, skoro ujawniony ostatnio nawet doradca premiera zasiadający w redakcji Rzeczpospolitej, pan Michał Kolanko, nie został jeszcze zwolniony. W tych mediach w ogóle niezbyt dobrze się dzieje. Onet parę dni temu opublikował informację, że straszono ich brakiem reklam, jeżeli nie zgodzą się na kontrolę rządową. W niedzielę redaktor naczelny Onetu poinformował, że jeden z jego dziennikarzy otrzymał propozycję drugiego ukrytego etatu pod warunkiem, że będzie nadal pracował w Onet. Ciekawe, że ci dziennikarze, którzy tak od innych wymagają odwagi, sami nie chcą ujawnić nazwisk tych, którzy coś takiego proponowali, ale mniejsza z tym. W każdym razie, jeżeli jedna taka informacja wychodzi, to ile takich musiało paść? Ile osób się skusiło na te pieniądze? Ich członków, ich rodzin. No jak w jakikolwiek sposób mogło być to zorganizowane. Pewnie niedługo wszystko wyjdzie na jaw. Tak więc obdzwonieni wzmogli się bardzo. Strasznie się dostało Tuskowi od tych dziennikarzy albo dziennikarzopodobnych medioworkerów. Myślę, że przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że jest jasne, że ruch Tuska w stronę racjonalnej polityki migracyjnej i zapewnienie, że pod jego rządami Polska będzie kontrolowała granice, co jest zresztą oczywiste, bo jak ma kraj szczególnie frontowy Unii Europejskiej nie kontrolować swoich granic?
To zapewnienie było ważne dla wielu ludzi, którzy rozważali głosowanie na Platformę Obywatelską, nawet wcześniej głosując na PiS czy Konfederację. Tak więc Tusk zwiększył swoje szanse na zwycięstwo wyborcze, obniżył te szanse PiS-owi, a ci, którzy tak głośno się temu sprzeciwiali, widocznie mają w tym interes. Jedną już chciałem rzecz powiedzieć odnośnie dziennikarzy, bo niektórzy, wszystkich dziennikarzy, którzy nie przyłączają się do walki z PiS-em, uznają za symetrystów. To jest błąd. Są trzy grupy dziennikarzy. Jedna grupa, która broni demokracji od samego początku. Można wymieniać parę nazwisk. Wojciech Czuchnowski, pani Dobrosz Oracz Justyna z Gazety też Wyborczej, Dorota Sznep, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Piotr Kraśko. No wiele jest tych nazwisk takich, którzy od samego początku bardzo twardo bronią demokracji, bronią konstytucji, bronią zasad i uznają, że PiS przekroczył wszelkie granice, w związku z czym ten symetryzm, który jest wskazany w normalnych czasach dla dziennikarzy, po prostu nie może obowiązywać. Jest też druga grupa dziennikarzy, która moim zdaniem błędnie, a nawet czasem naiwnie czy głupio, uznaje, że należy jednak trzymać się zasady symetryzmu wbrew faktom. I przedstawiają, czasem atakując PiS, często atakując PiS, ale przedstawiają czasem takie wypowiedzi, które po prostu ręce człowieka opadają. Widać, że na siłę próbują złapać ten balans, mimo że nie ma żadnego balansu pomiędzy złem, które robi PiS, a czymkolwiek, co by nie robiła opozycja. I to jest postawa, której ja nie popieram, aczkolwiek ona na pewno jest szlachetniejsza i motywowana pewnym takim tradycyjnym sposobem rozumienia działalności dziennikarskiej, mimo że w czasach wojny, a mamy dzisiaj wojnę de facto o demokrację w Polsce, zupełnie niemądrym, ale na pewno jest to postawa, która jest sympatyczniejsza niż postawa zdrajców, którzy za pieniądze, z głupoty, za znajomości czy dostęp do informacji po prostu wbijają nóż opozycji każdego dnia i próbują wzmacniać PiS. Takich niestety w wolnych mediach, ja nie mówię o całej mojej wypowiedzi, nic nie dotyczyła dziennikarzy mediów rządowych, bo to nie są żadni dziennikarze. Ale mówię o tych mediach wolnych i w tych mediach znajdują się też zdrajcy, którzy podejrzewam, że za pieniądze albo właśnie z skrajnej głupoty czy z ideologii lewicowej, bo czasem znajdują się tam osoby o proweniencji partii Razem, która współpracuje z PiS-em w wielu obszarach i w Sejmie było to widać. I te osoby po prostu zdradzają Polskę, zdradzają demokrację. I komentując te trzy postawy dziennikarzy, pamiętajmy o tym, że ci, którzy nie są takimi pełnymi obrońcami, dzielą się na te dwie kategorie czy podkategorie, więc nie należy ich traktować w jednakowy sposób. I sądzę, że to jest ważne rozróżnienie. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu, którzy mnie oglądacie na YouTubie. Przekroczyliśmy 100 tysięcy subskrybentów. Bardzo jestem za to wdzięczny. Proszę o więcej. Też chciałem podziękować wszystkim, którzy są w sieci na wybory, którzy śledzą mnie na Facebooku czy też na Twitterze. Na Twitterze moje konto w czerwcu okazało się najbardziej z największymi zasięgami. Ponad 22 miliony. Drugi był niestety pan Mencen, trzeci niestety pan Morawiecki z 19 milionami. Ale dalsze miejsce już zajmowali przedstawiciele opozycji.
Tusk, Sikorski, Trzaskowski, Brejza. Tak więc ta przewaga opozycji nad PiS-em i Konfederacją jest ogromna. To też stanowi nadzieję, że najbliższe wybory spokojnie wygramy. Dziękuję Państwu.